Artur Boruc wraca z niebytu, znalazł klub i to od razu w miejscu, do którego jest stworzony, czyli w angielskiej Premier League. Klub co prawda marniutki, Southampton, taki raczej bijący się o utrzymanie, ale powiedz, czy ty myślisz, że to jest dobry wybór i czy on, czy to Southampton ma szansę stać się dla niego tym, czym na przykład Fulham dla Edwina van der Sara, czyli trampoliną znów do wielkiego futbolu, do Ligi Mistrzów, jak kiedyś Celtic. No ja myślę, że trochę Boruc był w takiej sytuacji, że nie mógł już wybrzydzać, bo w poprzednim tygodniu jeszcze był na testach w Evertonie, które tak swoją drogą dziwnie wyglądało, że Everton chce zatrudnić bramkarza, skoro ma Tima Howarda i Jana Muchę, czyli dwóch bardzo, bardzo dobrych bramkarzy. W dodatku Tim Howard w ogóle z tej bramki nie schodzi. No ale był tam Boruc, kontraktu mu z tego co wiemy nie zaoferowano, podpisał umowę Southampton i ja myślę, że może się stać tak jak ty mówisz, znaczy, że wbrew temu, co uważają sami Anglicy, bo nawet trener Southampton mówi, że przyjście Artura Boruca wzmocni rywalizację w bramce jego klubu. No ja jestem absolutnie przekonany, że Artur Boruc nie przychodzi do Southampton, żeby wzmacniać rywalizację, żeby być trzecim bramkarzem, drugim czy kimkolwiek innym, tylko on przychodzi do Southampton po to, żeby być gwiazdą tego zespołu. I to można stwierdzić chociażby po tym, jak było w jego poprzednich klubach, bo przecież on do Fiorentiny przychodził jako drugi bramkarz, znaczy przynajmniej tak Fiorentina myślała, że kupuje sobie drugiego bramkarza. I to Sebastian Frey, prawda? Tak, i to jeszcze rywalizował z Sebastianem Freyem. Do Celticu przychodził jako drugi bramkarz, bo wtedy według Celticu lepszy był David Marshall i jak wiemy po jednym meczu z Artmedią to się zmieniło, a już kilkanaście miesięcy później Boruc był nie tylko numerem jeden, ale był ulubieńcem kibiców i podobnie było w Legii, bo on na początku Legii był nawet trzecim bramkarzem, więc jeszcze to jest bardzo istotne, że w Southampton rywale Boruca, no to nie jest jednak poziom Freya, no bo z jednej strony jest tam 36-letni Kelvin Davis, taki też ulubieniec kibiców, ale coraz słabszy, znaczy kiedy on usiadł na ławce w ostatnim meczu z Aston Villą, no to nie było jakichś strasznych protestów, a ulubieńcem kibiców jest dlatego, że kilka lat temu, kiedy Southampton grało jeszcze w trzeciej lidze, no to Davis dostał ofertę z West Hamu za dużo większe pieniądze, no i z West Hamu, który grał wtedy w Premier League. On wolał zostać w Southampton, kibice go pokochali, został potem nawet kapitanem zespołu, no ale teraz po tych czterech słabych meczach w lidze i porażkach z Manchesterem City, Manchester United, Arsenalem, usiadł na ławce, więc to nie jest pewniak. Jeżeli tam nie ma pewniaka, to tak naprawdę jeden, dwa, trzy mecze mogą pokazać, że Boruc jest lepszy zarówno od Davisa, jak i do drugiego bramkarza Southampton. No właśnie, pomyślałem sobie, że holy goalie idealnie pasuje do świętych Southampton, ale powiedz, jakie tam zagrożenia czyhają na Artura? Fiorentina to była zupełnie inna kultura, a tutaj Artur wraca trochę do kultury pubowej, jak wiadomo, na wyspach. Jak myślisz, jak on w ogóle się odnajdzie w takim klubiku? No, ale co, ja nie widzę wielkich problemów, bo jak widziałem wczoraj zdjęcie z prezentacji Artura Boruca, no to mam wrażenie, że on jest w bardzo dobrej formie fizycznej i też przypominam sobie, zresztą on sam to powiedział tuż po podpisaniu umowy, że to było jego marzenie. Znaczy ja jeszcze, jak on był w Celticu, jak zatrzymywał w Lidze Mistrzów Kakę, jak był bohaterem tego klubu. United przede wszystkim. Tak, United również. To on mówił, że jego marzeniem jest gra w Premier League. I on teraz to marzenie spełnia. No, pewnie nie wyobrażał sobie, że będzie to Beniaminek, który broni się przed spadkiem z ligi, no ale też troszeczkę sytuacja się zmieniła. To już nie jest jednak bramkarz, który rok temu grał w Lidze Mistrzów, tylko to jest bramkarz, który w Lidze Mistrzów grał kilka lat temu, więc okej, zaczyna się nie tak, jak miało być kilka lat temu, ale też zaczyna się nieźle, bo nie sposób wykluczyć, że
po tym sezonie Boruc albo dostanie oferty z lepszych klubów, albo na umowę zaproponuje mu Southampton. Tutaj tych scenariuszy jest mnóstwo, ale ja nie potrafię wykluczyć, że Boruc gra regularnie, gra świetnie, jest jakimś tam zaskoczeniem w Premier League i dostaje po zakończeniu sezonu ofertę z dużo, dużo lepszego klubu.